Witajcie moi kochani, poprzednie dwa odcinki, które nagrywałem, to były kuchenne rewolucje. No, po powrocie z Pragi chciałem po prostu, wiecie, tak powoli znowu wejść w ten świat. Więc nie mogłem od razu zacząć od dlaczego ja, bo postradałbym zmysły. A wiecie, kuchenne rewolucje są takie trochę dużo spokojniejsze. No ale cóż, nadszedł ten dzień, kiedy musimy się trochę podenerwować, czyli dlaczego ja. Oj widzowie, nie wiem czy jestem na to gotowy i nie wiem czy wy jesteście na to gotowi. Dla uspokojenia w trakcie... zrobiłem sobie herbatkę, nawet mam też drugą, ale czy to coś da? Nie wydaje mi się, nic mnie nie uchroni i was przed irytacją tym odcinkiem. Nie wierzycie mi? Oglądajcie, lecimy. 32-letnia Weronika Lewandowska na co dzień zajmuje się domem. Kobieta od 6 lat jest w związku z szanowanym biznesmenem Adamem Piotrowskim. Znałam Adama od 6 lat, a razem mieszkaliśmy od 5. Adam nalegał, żebym rzuciła pracę i zajęła się domem. Prowadził własną sieć aptek, zarabiał dobrze, ale było to bardzo wymagające zajęcie. Dlatego robiłam wszystko, żeby otoczyć go troską i zapewnić mu bezpieczną przystań. Bezpieczną przystań? On już chyba sam sobie zapewnił bezpieczną przystań, bo jest bogaty, ma dom. No i dlaczego mi się to nie podoba, że ona nie pracuje, bo wiecie, jest zależna od niego. Ja wiem, że niektórzy po prostu na przykład wolą, nie wiem, nie pracować, zajmować się domem i ja to totalnie szanuję, tylko że to jest dlaczego ja. Więc nie możesz tak po prostu komuś zaufać, że będzie z tobą na wieczność i wiecie, nagle was nie zostawią. Dobra, czytałem opis odcinka, więc tym bardziej uważam, że jednak może mogłaby pracować i mimo wszystko mogliby się razem zajmować domem, nie? Tak chyba powinno być. Weronika kocha Adama, ale mimo to martwi się, że wciąż nie są oficjalnie małżeństwem. No to tym bardziej powinna mieć jakieś zabezpieczenie. Ciągle dawałam Adamowi do zrozumienia, że chcę mieć piękny ślub, prawdziwą rodzinę i dużo dzieci. Ale Adam zawsze znajdował jakieś wymówki. Pewnego dnia Adam podarował Weronice bon do spa, gdzie kobieta w relaksującej atmosferze spędziła kilka godzin. Byłam bardzo zaskoczona, gdy Adam zaproponował mi dzień spa. Byłam pewna, że przygotował dla mnie jakąś niespodziankę i ten wieczór będzie wyjątkowy. Miałam nadzieję, że to będą oświadczyny. Frunęłam do domu jak na skrzydłach. Kiedy Weronika chce wejść do domu, okazuje się, że jej klucz nie pasuje do zamka. O, a więc to jest ta miła niespodzianka. No cóż, może i zmienił zamek w drzwiach, czyli ewidentnie już cię tam nie chce. Ale za to, nie wiem, w tym spa, nie wiem, może ci pazurki zrobili. Wiecie, ja w każdej chwili bym wymienił tamtego pajaca aptekarza na pazurki, nie? W każdej chwili. Po chwili zaskoczonej kobiecie drzwi otwiera jej partner. Hej kochanie, nie mogłam otworzyć zamku, nie wiem, coś się stało? Wymieniłem go. A dlaczego? Lepiej wyjdź do środka. Słuchaj, spakowałem wszystkie twoje rzeczy. Musisz się wyprowadzić. Adam, jeśli to jest żart, to to naprawdę nie jest śmieszne. Ale jestem poważny. Rozstajemy się. Okej, a czemu? I mogłeś to zrobić w inny sposób, wiesz? Strasznie frajerskie zachowanie, co? Że zrobił tak, jak zrobił. Już go nienawidzę, ale no chciałbym poznać powód. Co, po prostu już jej nie kocha, czy co? No i cóż, skoro oni nie byli nawet małżeństwem, to tym bardziej irytuje mnie, że ona z siebie zrobiła po prostu kurę domową. I nawet nie tak, że ten gościu planował ją poślubić, tylko cały czas znajdował jakieś wymówki, czyli ewidentnie tego nie chciał. Czyli dlatego zamówiłeś mi pobyt spa, tak? Żeby wymienić zamki i mnie wyrzucić. Dokładnie tak. Ja się nigdzie nie ruszę z tego domu. Ale zapominasz chyba, że to jest mój dom. Zarobiłem na niego wcześniej, zanim się poznaliśmy. A ja przez ten cały czas dbałam o ten dom. Sprzątałam, dekorowałam, gotowałam ci, robiłam wszystko tak, jak chciałeś. Za czyje pieniądze? Co za kretyn, nie? Szczerze, nawet mi nie jest jej szkoda, że on ją wywala, wiecie dlaczego? Bo to jest pajac i dobrze, że wiecie, stało się to teraz, a nie za 10 lat na przykład. Założę się, że on ją też zdradzał, nie wiem, no już widać po nim, że jest pajacem. Bo przepraszam bardzo. Ale jak to za twoje pieniądze? Płaciłeś jej za to, że ci sprzątała? Nie. W momencie, kiedy się decydujecie na taki układ, że ona się zajmuje domem, a ty pracujesz, to nie możesz potem użyć argumentu, że ona coś robiła za twoje pieniądze. No chyba, że faktycznie gość by jej płacił, nie? Chociażby najniższą krajową płacił swojej dziewczynie za to, że mu w domu sprząta. Ale to i tak byłaby zapłata za jakąś pracę. W każdym razie chodzi o to, że prace domowe, czy tam, nie wiem, zajmowanie się dzieckiem, to też jest jakby praca. Więc ten gość to pajac. Za nasze. Słuchaj, nie jesteś moją żoną. Jesteś co najwyżej
współlokatorką. Okej, okay. Tym bardziej. Ciesz się, że ten pajac teraz pokazał swoje prawdziwe ja. Bo nie, bycie po prostu współlokatorką i to, że była twoją partnerką, to nie jest to samo. Czyli myślisz, że całe moje życie mieści się w dwóch walizkach, tak? Że na nic więcej nie zasługuję. Biżuterię zostawiam dla siebie. Czyli nawet zabrałeś prezenty, które słuchaj, kiedyś kupiłem je z własnych pieniędzy i ty siedziałaś w tym czasie w domu. Ja siedziałam w domu, bo ty tak chciałeś. Nie pamiętasz? Chciałam iść do pracy. Bardzo zabolały mnie słowa Adama. To on nalegał, żebym rzuciła pracę i zajęła się domem. A miałam przecież wykształcenie, z zawodu byłam księgową. Ale moja miłość do Adama przewyższyła wszystko. I po tym wszystkim jeszcze zarzucał mi, że nic nie zarabiałam. Słuchaj, nie dramatyzuj. Ja wiem, nie będziesz spała dzisiaj pod gołym niebem na ławce. Zarezerwowałem ci już pokój w hotelu, jest opłacony. Masz tutaj trochę pieniędzy, na start powinno wystarczyć. Wynajmiesz mieszkanie. Wynajmiesz mieszkanie. Nie. Znajdziesz pracę. Jakoś to będzie. I co? I myślisz, że tym hajsem, tak? Wynagrodzisz to, że przekreśliłeś mnie ze swojego życia, tak? Tak, Adam. Adam, porozmawiajmy, ale tak? Nie, proszę cię, nie upokarzaj się! Bo ona się w tym momencie upokarza, w sensie gościu jest kretynem. Dobra, no i faktycznie ona jakby, wiecie, nie ma prawa do tego domu czy coś tam. Ale serio, ona go będzie teraz jakby błagać o to, żeby porozmawiali sobie. Nie ma o czym, gościu jest pajacem. Weź tą kasę od niego i faktycznie zacznij nowe życie. Bo co, ona chciałaby być z nim po czymś takim? Co to w ogóle ma być za akcja? Nawet nie dał żadnego powodu, dlaczego tak robi. Po prostu, no jedyna opcja to, że jej nie kochał nigdy i nie kocha jej, albo ją zdradzał. I zamiast się przyznać, to po prostu wywalił ją od razu z domu. No, w każdym razie to jest debil. Porozmawiajmy, przecież to da się wyjaśnić. Posłuchaj. I możesz mi tak wyrzucić po tylu latach życia! Mija kilka dni. W tym czasie Weronika wynajmuje małe mieszkanie i urządza się w nim. Najlepsza przyjaciółka Weroniki, Katarzyna, zjawia się, by wesprzeć ją w tych trudnych chwilach. Po co ci to zdjęcie? Po co je pakowałaś? Powinnaś je spalić, zniszczyć, wyrzucić do śmieci po prostu. Gościu jest totalnym pajacem, a ty co, będziesz trzymać jego zdjęcie? I tak, i to są współlokatorzy, tak, tak. Gościu dosłownie po latach związku nazwał ją co najwyżej współlokatorką, więc to, że ona przyniosła sobie to zdjęcie, to jest smutne po prostu. Smutne i upokarzające. A chciałbym, żeby upokarzany był tylko tamten człowiek, bo na to zasłużył. Jest złym człowiekiem. I swoją drogą, o, ale małe mieszkanie, no. Nawet jak już w paradokumentach jest to jakieś mieszkanie, wiecie, w jakimś starszym budownictwie, nie w jakimś nowym, to i tak te mieszkania zawsze są wyremontowane i piękne, no. Ach, biedaczki. Wszystko będzie dobrze. Naprawdę. Gorzej na pewno nie będzie. Oj, będzie. To jest dopiero początek odcinka. Pewnie, że będzie gorzej. Poza tym w paradokumentach jest takie znane przysłowie, przynajmniej znane mi i widzom stałym tego kanału. W paradokumentach wszystko, co może pójść nie tak, pójdzie nie tak. Weronika, co się dzieje? Nie wiem. Ja już po prostu mam tego dość. Dzwoniłam ostatnio do Adama tyle razy. Prosiłam go, żeby się tylko ze mną spotkał, żeby porozmawiał ze mną szczerze. On nic. Po co ci to? Nie wiem, pewnie myślę, że jak zobaczy to mieszkanie w bloku, jak zobaczy mnie w takim stanie, że nadal go kocham, że nadal za nim tęsknię, to zabierze mnie i zaczniemy nowe życie. Ona naprawdę oszalała po tym rozstaniu, postradała zmysły. Po pierwsze, czemu ten gość miałby tu przychodzić? Nikt go tu nie chce, znaczy ona chce, ale niesłusznie. I po drugie, no w ogóle czemu ona w ogóle chce do niego wracać? No gość jest totalnym pajacem. Jak już, to powinno być tak po czasie, że to on ją błagał o przebaczenie i nie wiem, mówiłby, że o, sorry, miałem chyba udar, nie wiem, nie wiedziałem co robię, ktoś mi groził, nie wiem. Albo po prostu byłem debilem, przepraszam, przepraszam, a nie tak, że ona próbuje jakoś wrócić do niego, przecież to absurd. Ale myślisz, że jestem głupia? Naiwna? Czy w to wierzę? Nie, tak? Nieprawda. Tak nie myślę. Nie jesteś ani głupia, ani naiwna. Jesteś po prostu oszukaną kobietą. Masz prawo cierpieć. Tylko proszę cię, nie lgnij dalej do Adama. Zapomnij o nim. Ale to naprawdę nie jest takie proste. No dobra, ale jedyne rozsądne rozwiązanie to jest, bo ten gościu nie zasługuje jakby na bycie z nią, skoro, no nie wiem, robi coś takiego. Serio, znajdziesz sobie pracę, znajdziesz sobie innego faceta i to będzie najlepsza zemsta na nim, bo on wtedy, jak zobaczy, że ona jest szczęśliwa z jakimś innym facetem, to pewnie, wiecie, duma go zniszczy. Jego ego go zniszczy. Bez względu na wszystko, nadal kochałam Adama. Nie mogłam uwierzyć w to, że tak łatwo przekreślił wszystko, co budowaliśmy przez ostatnie 6 lat.
Miałam nadzieję, że on też mnie kocha. Dlatego myślałam, że porozmawiamy i będziemy mogli zacząć wszystko od nowa. To znowu ty. Czego Cześć. Ty chcesz? Nawet nie wpuścisz mnie do środka? Słuchaj, mam dosyć twoich SMS-ów, telefonów. Jak masz coś do powiedzenia, to mów tu i teraz. Założę się, że w środku jest jakaś kobieta i to jest żałosne, że gościu zamiast po prostu jej to powiedzieć i powiedzieć prawdziwą przyczynę, dlaczego się rozstali, że po prostu ją zdradzał i że jest frajerem, złym człowiekiem, nienawidzę go, no to on robi coś takiego, no proszę was. Ten gościu jest jakimś niby poważnym biznesmenem, a się zachowuje jak miał być 10 lat. Nie wiem, co za kretyn. Po prostu jak go widzę, to mentalność łysego dresa mi się odpala. Adam, chcę powiedzieć, że bardzo cię kocham. Adam, kto do nas przyszedł? Weronika. Twoja była dziewczyna? A czego chce? Ta nowa dziewczyna wygląda jakby miała, nie wiem, 16 lat czy co. Nie, no nie wiem, ale co, znalazł sobie młodszą, mimo to, że tamta i tak była młoda. Tak? Pewnie taki to jest scenariusz. I wiesz co, ja sobie myślę, czy na przykład tej kobiecie nowej nie przeszkadza to, jak on się zachował względem swojej poprzedniej? W sensie, czy to nie świadczy jakoś źle o człowieku? No chyba, że ona jest podobna. W sensie, wiecie, no też jest po prostu złym człowiekiem, to wtedy się dobrze dobrali, ale no... Ach, dobrze, niech sobie nawzajem niszczą życie, a niech nasza główna bohaterka po prostu ucieka! Od nich jak najdalej! Czy ja dobrze usłyszałam, że ta dziewczynka powiedziała do nas? Kim ona jest? Julka, moja narzeczona. Czyli to tak. A ja przez ten cały czas myślałam, co źle zrobiłam. Że to wszystko moja wina. Ale nie. Ty sobie wymieniłeś mnie na jakąś inną babę. Ale uspokój się. Julka, skarbie, chodź, idź do domu, nie słuchaj tych bzdur. W porządku. Widzę, że szybko sobie owinęłaś Adama wokół palca. Dobra, nie tylko Adam mnie denerwuje tutaj. Nasza bohaterka też mnie irytuje. Bo tutaj to wszystko wygląda tak, jakby najmniejsze konsekwencje ponosił człowiek, który jest za wszystko odpowiedzialny. Czyli Adam. Bo to nie jest wina tej dziewczyny, że Adam jest po prostu złym człowiekiem, pajacem i nie zasługuje na miłość. Dałeś jej nawet pierścionek swojej matki. Ale to nie jest twoja sprawa. Nie! Przecież ta Julka zajęła już moje miejsce, tak? Uspokój się, proszę cię, nie rób kolejnej awantury, no bez sensu! A ty co, nie umiesz mówić? Ty szmato, co? Adam. Odpowiesz mi za to, że Weronika, proszę cię. Ten jeścionek i Adama! Uspokoisz się? Adam? Nie, dobra, co ona gada w ogóle? Co to ma być? Nie, dobra, obaj mnie teraz... Prawie porówno denerwują, no. Do Adama tak mów, do Adama wyzywaj, to jest jego wina. Rozumiem, że ona też może być obłąkaną osobą i złą, ale to nie ona była twoim chłopakiem i to Adam jest tu najgorszy, więc nie wiem, czemu mu się w ogóle nie obrywa. To mnie tak irytuje, naprawdę. To jest dopiero początek odcinka, wiecie, o tym mówiłem właśnie, dlatego musiałem zacząć od kuchennych rewolucji. Bo tutaj jest 9 minuta odcinka, a ja już po prostu psychicznie nie wytrzymuję. Dlaczego? Bo to jest tak głupie, że osoba najmniej ponosi konsekwencji, która powinna ponosić ich najwięcej. Co tu się dzieje? Bogumił, wszystko w porządku, rodzinna sprzeczka, dam sobie radę. A, rozumiem. Uspokój się. Po prostu się uspokój. Wiedz, że ja tego tak nie zostawię. I pożałujecie. Tak, pożałujesz, zabrałeś mi Adama! Nie martw się, to groźby głupiej historycznej. Tak, jak mnie za to nazwałeś? Posłuchaj, jeszcze raz tu przyjdziesz i zrobisz jakąkolwiek awanturę, zadzwoni na policję, rozumiesz? Podkreślam to, jak ona mówi, że to ta młoda, ta Julcia, zabrała Adama jej. Nie, Adam sam się zabrał, bo cię nigdy nie kochał i pewnie był... Pewnie ona była dla niego tylko służącą. Nie, nie, to jest po prostu... O, taki absurd! I jeśli jakimś cudem coś się wydarzy, że pod koniec ona i Adam, w sensie nasza główna bohaterka, będą razem, to ja jadę do ich miasta, znajduję ich, porywam albo Adama, albo ją i po prostu wywożę ich do innego kraju, zabieram wszystko, co mają, żeby nie mogli się stamtąd wydostać, bo nie może tak być, oni nie mogą być razem, to nie pozwalam na to. Po tym, jak Weronika dowiedziała się o Julii, chce zapomnieć o Adamie i próbuje zacząć swoje życie od nowa. Przyjaciółka namawia ją na wspólny jogging. Trzeba dbać o formę, nie? Uprawiać sport, zdrowie się odżywiać i nie lenić się. I co najważniejsze, nie myśleć o przeszłości. Daj spokój. Ja sam jestem wielbicielem sportu. Kocham sport. Codziennie wykonuję jakąś aktywność. Czy to siłka, czy teraz już znowu zacząłem biegać.
mimo tej mojej poprzedniej kontuzji i jeżdżę na rowerze. Ogólnie kocham sport, uważam, że nic tak dobrze nie wpływa na samopoczucie, no prawie nic, jak sport. Ale gdyby, nie wiem, gdybym był ileś tam lat z jakąś osobą i potem nagle został wywalony z domu czy coś takiego i ktoś by mi powiedział: nie można myśleć o przyszłości, idź pobiegaj. To poszalał po prostu, nie? Nie smuć się, pobiegaj sobie. Ja nie wiem, czy po tych doświadczeniach to pomoże. Czy ona biega w dżinsach? Czy to takie jakieś leginsy tak wyglądają w ogóle? Czy ja jestem jakiś... Nie, dobra, to są jakieś leginsy, bo z chwilę myślałem, że ta koleżanka biega w dżinsach, nie? No to by było hardkorowe naprawdę. I zwróciłbym jej honor. Tak sobie pomyślałam, że może powinnaś odpocząć od tego wszystkiego? Myślisz o wakacjach? Nie, o żubrówie! Ale wiesz, że dopiero zaczęłam pracę i nikt mi nie da urlopu. Ale możemy pojechać na wieś na weekend. No, no. Kusząca propozycja. Dobra, to weźmiemy mój samochód i pojedziemy do moich rodziców na wieś. Ucieszą się. Mówię ci, tam jest super powietrze, klimat, w ogóle widoki. I pójdziemy z moim ojcem na ryby. Spodoba ci się. Oj, uważaj, bo jeszcze poderwie twojego ojca. Wiecie, nic tak nie łączy ludzi jak ryby. No chyba, że na przykład rekin to może akurat człowieka rozdzielić na kilka części, ale ogólnie ryby łączą ludzi. Wiesz, fajnie, tylko... Ja ich nawet nie znam, tak? Ryb? Nie znasz? Ja też nie. Łosoś, pstrąg, dorsz, maciek. Żyd. To nie jest problem? Nie. No dobra, to skoro mówisz, że nie, to pojadę. No. Wiesz, jak dawno nie byłam na łonie natury? Powiedzmy, że Adam nie lubił takich wycieczek. Dobrze, ale teraz nie musisz się nikomu tłumaczyć i nikogo pytać o to, jak masz spędzać wolny czas, nie? No. Wiesz, że chyba masz rację? Chyba na pewno. I naprawdę, ja myślę, że gdyby ona teraz po prostu zaczęła sobie żyć, to miałaby dużo lepsze życie niż wcześniej, bo wcześniej była służącą tego pajaca i w sumie nic nie miała w zamian, bo on no, jest pajacem i zawsze był na pewno. Raczej ludzie się tak z dnia na dzień nie zmieniają. Więc no, więc dobrze się stało, że już nie jesteście razem. Jedyne co to jest głupie, że ona chce do niego wrócić, to jest absurdalne. No jo, jo, jo. Dobra, idź zrobić młodzieżową herbatkę. Yoda, dzieciaczki, lubicie Star Wars? Młodzieży, lubicie Star Wars? I tak to najbardziej młodzieżowe będzie... Sigma Skibidi you are! To jest o was, widzowie. Wy jesteście Skibidi Sigma. Bo to wiecie, Yoda tak śmiesznie mówił. Może to dobrze, że się z nim rozstałam. Adam był bardzo zazdrosny, kontrolujący. Wszystko chciał wiedzieć i to naprawdę było wyczerpujące. Skoro tak mówisz, no to tak. Oczywiście, że to dobrze, że się rozstaliście. Znaczy, że no, on cię wywalił. I przepraszam bardzo, gościu był zazdrosny i kontrolujący, mimo to, że to on ją zdradzał, nie? Co za hipokryta obsrany, no. Nadszedł weekend. Weronika nie może się doczekać wyjazdu za miasto. Wczesnym rankiem pakuje rzeczy na drogę i czeka, aż przyjdzie po nią Katarzyna. Jednak zamiast przyjaciółki, zdezorientowaną kobietę odwiedza oficer śledczy. Czy pani Julia Kwiatkowska to pani znajoma? Nie, nie znam żadnej Julii. Na pewno? No, czy tak przypadkiem nie ma na imię nowa dziewczyna Adama? Dokładnie. Pani Kwiatkowska jest narzeczoną pana Adama Piotrowskiego. Co się stało? Tak, została zaatakowana wczoraj wieczorem. Jak to się stało? Ktoś zakradł się do niej pod domem pana Piotrowskiego. Ogłuszył, a potem pociął jej twarz nożem. Będzie mieć bliznę do końca życia. Ale chwila, chwila. Taki bogaty biznesmen na pewno ma kamery. Nie no, może nie ma, ale mam na... Fajnie jakby miał, ale pewnie nie ma. A nawet jeśli by miał, to pewnie Julia by pomyślała o tym, żeby zatrzeć ślady. Bo ja nie wierzę oczywiście, znaczy no, jestem pewien, że nasza bohaterka tego nie zrobiła, tylko że ona próbuje ją wrobić. Ofiarę znalazł na ulicy jej sąsiad, Bogumił Głowacz. To on wezwał policję i kartkę pogotowia. Tylko nie ten Bogumił, bo on widział jak nasza bohaterka się teraz zachowała jak psopatka. No i wiecie, nie znał kontekstu, więc pewnie też od razu zeznałby przeciwko naszej bohaterce. Pani gdzieś się wybiera? Tak, właśnie wybieram się z przyjaciółką na taki weekendowy wypad. Mhm. Zaraz powinna być. No niestety będzie pani musiała odłożyć swój wyjazd. A dlaczego? Czy jestem podejrzana, nie wiem, o ten atak? Pani Kwiatkowskiej skradziono pierścionek, na którym tak bardzo pani zależało. Ale ja po raz pierwszy słyszę o tej sprawie. Długo się pani znacie? No nie, no, widziałam ją raz w życiu. I pokłóciłyście się. No tak. Pani Lewandowska, będzie pani musiała pojechać ze mną na komisariat i złożyć zeznania. Atak na Julię Kwiatkowską miał miejsce wczoraj około godziny 10 wieczorem.
Co pani wtedy robiła? Byłam w domu. Sama? Tak. Zjadłam kolację, spakowałam się na podróż i poszłam wcześniej spać. Weronika Lewandowska w chwili popełnienia przestępstwa nie miała dobrego alibi. Czyżby na pewno? Przepraszam bardzo, ale na tym osiedlu muszą być gdzieś kamery, nie wiem, jakiś sklep, cokolwiek. Mam nadzieję, że to sprawdzą, bo jeśli by się okazało na przykład, że o tej porze ona akurat była tam na osiedlu, że wiecie, na przykład 2 godziny wcześniej weszła do swojej klatki i już z niej nie wyszła, to wtedy by miała alibi. Widzowie, ja powinienem zostać jej adwokatem, okej? Razem z wami, bo bez was jestem nikim. No ale groziła pani Kwiatkowskiej. No nie było przecież takiej sytuacji. Proszę pani, Bogumił Głowacz zeznał, że przyjechała pani do domu byłego chłopaka i urządziła tam pani awanturę. A gdy dowiedziała się pani, że Adam Piotrowski oświadczył się pani Kwiatkowskiej, dał jej pierścionek, straciła pani nad sobą panowanie i zaczęła grozić, że pani Kwiatkowska pożałuje, że odbiła pani chłopaka. Pan Głowacz wyraźnie słyszał te słowa. Ale proszę pana, to nie były żadne groźby, tylko puste słowa urażonej kobiety wypowiedziane w nerwach. No i widzisz, gdyby było tak, jak według mnie powinno być, czyli powinna tego Adama wyzywać, no to wtedy jej byłoby ciężej tej Julii ją wrobić, bo no musiałaby pociąć Adama, nie? A może w takich samych emocjach zaatakowała panią Kwiatkowską? Nie, nie byłabym zdolna do czegoś takiego. Co na to wszystko mówi Julia? Czy ona również twierdzi, że to ja ją zaatakowałam? Pani Kwiatkowska zeznała, że została zaatakowana od tyłu i od razu straciła przytomność, także nie widziała twarzy sprawcy. A Adam? Czy on również twierdzi, że to ja? Przecież to jest kłamstwo! Pan Piotrowski jest na wyjeździe służbowym w innym mieście. Został poinformowany o tym, co się stało, ale nie zdążyliśmy jeszcze go przesłuchać. Czyli zamierza mnie pan teraz aresztować? Nie, dowody, które mamy, są tylko poszlakami, także na razie zostawimy panią. Natomiast poproszę panią o podpisanie zaświadczenia, że nie opuści pani miasta do czasu zakończenia sprawy. Zaraz po przesłuchaniu Katarzyna odbiera Weronikę z komisariatu i postanawia zabrać ją do domu. Spokojnie, już jest po wszystkim. Jestem tu. Ła, no super, że tu jesteś. Nie no, oczywiście, że dobrze, że tu jest, bo gdyby nie ona, to by została sama, tylko to nie poprawia za bardzo sytuacji, bo no, mimo że ja, to bym jej znalazł alibi, oczywiście, ale ci śledczy pewnie będą za głupi, więc no, może być ciężko. Pewnie będzie jej bardzo trudno się wytłumaczyć z tego i uniewinnić. My to wiadomo, widzowie, byśmy to zrobili w sekundę. Po powrocie z przesłuchania Weronika próbuje się uspokoić i pozbierać. Jednak jeszcze tego samego dnia załamana kobieta jest zmuszona odbyć kolejną trudną rozmowę. Co ty tu robisz? Miałeś być w delegacji? Przyjechałem tylko, jak się dowiedziałem, co z Julią. Byłem u niej w szpitalu, widziałem jej twarz. Nie wybaczę ci tego. A czy historia paradokumentowa nam nie pokazała, że podczas jakiegoś tam śledztwa, jakby wiecie, ludzie zaangażowani, szczególnie po przeciwnych stronach, nie powinni się ze sobą kontaktować, rozmawiać ze sobą? I co, on i teraz będzie groził? Boże nie, no po prostu irytuje mnie, że ten gościu tu przyszedł, bo ja go tak nie znoszę, to jest taki okropny człowiek. Mimo to, że wiem, że ta Julcia ją próbuje wrobić, to i tak tego Adama nienawidzę bardziej niż tej Julci. Ale ja jej nic nie zrobiłam. A kto inny? Byłaś zazdrosna o nią i musiałaś jej pociąć twarz? To ja cię skrzywdziłem i na mnie trzeba było się zemścić, a nie na biednej dziewczynie. No to prawda, przydałoby się na nim zemścić. Tylko, że ona jest niewinna. Ale gdyby była to fakt, lepiej, żeby na Adamie się zemściła. Jak w ogóle tak możesz mówić, że jej to zrobiłam? Myślałaś, że jak ją oszpecisz, to ja ją zostawię. Nic bardziej mylnego. Pobierzemy się, czy to ci się podoba, czy nie, bo ją kocham, rozumiesz? I oddaj jej pierścionek, który jej dałem. Ale ja go nie mam! Zabrałaś go, jak ją zaatakowałaś. Przestań mi w końcu oskarżać. Powiedziałam ci, że nie mam z tym nic wspólnego. Pójdziesz siedzieć na lata. Nie strasz mnie. Mija kilka dni. Weronika sama chce się dowiedzieć prawdy. Postanawia porozmawiać z dawnymi sąsiadami i popytać ich o wieczór, w którym Julia została zaatakowana. A może poszperaj na osiedlu, zanim skasują jakieś nagrania, bo nie wiem, bo po prostu już nie potrzebują starych nagrań, nie wiem. Poszperaj przy jakichś sklepach, czy może zobacz, czy gdzieś na blokach nie ma jakichś kamer. No i załatw sobie alibi. Bo jak się okaże, że no było widać, jak wchodziłaś do siebie do mieszkania, to no zdalnie jej nie pocięłaś twarzy, okej? Okay? Widzowie, irytuje mnie to, że ona o tym nie pomyślała, nie? Skandal. Postanowiłam rozpocząć własne śledztwo.
W tym celu obeszłam wszystkie domy w okolicy i rozmawiałam z sąsiadami. Ale nie dowiedziałam się niczego nowego. Nikt nie widział ataku. Chwilę później Weronika przechodzi obok domu Bogumiła, który zgłosił atak na Julię policji. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, co ona teraz robi. Może zamiast szukać, jakby, nie wiem, wytłumaczenia tego, co się stało, bo dla niej, tak wiecie, z punktu widzenia jej, jakby to nie ma takiego znaczenia. W sensie, dla niej najważniejsze teraz jest to, żeby udowodnić, że jest niewinna. Niech potem sobie dopiero szuka, kto jest winny. Czyli oczywiste, że ta Julia. Ale no wiecie, musi to jakoś udowodnić. Więc pierw znajdź dowody na swoją niewinność, a nie na jej winność. 32-latka nie chce natknąć się na świadka zeznającego przeciwko niej, ale przypadkowo spotyka jego żonę, z którą kiedyś się przyjaźniła. Maria była żoną Bogumiła i mieszkała w sąsiednim domu. Kiedyś miałyśmy dobry kontakt i lubiłyśmy spotykać się u siebie. Cieszyłam się, że widziałam Marię, ale po tym wszystkim nie chciałam spotkać się z jej mężem. Bez względu na wszystko, Weronika nadal pozostawała moją przyjaciółką. Nie wierzyłam w jej winę i byłam pewna, że nie mogła napaść na Julię. Bogumiła nie ma w domu. Chodź, wejdziemy, odpoczniemy, pogadamy jak ze starych dobrych czasów. Na pewno? No, pewnie. No dobra. Weronika ma nadzieję, że podczas nieobecności Bogumiła dowie się czegoś od jego żony. Ale ku jej rozczarowaniu dawna sąsiadka nie ma dla niej żadnych nowych wiadomości. Wiesz co? Nie rozmawiamy już o tej Julii. Lepiej opowiedz mi, co tam u ciebie ciekawego. Zaczęłam teraz chodzić do pracy. Mam nowe mieszkanie. Jak tylko będziesz miała czas, to zapraszam do siebie. Wpadnę na pewno w wolnej chwili. A co u ciebie? U mnie też super. Chwalą mnie w pracy. Obiecują podwyżkę. A i Bogumił bardzo się zmienił. Tak, a w jakim sensie? Pamiętasz, jak w zeszłym roku podarował mi na urodzin tę durnowatą patelnię? Tak. Tak się wtedy na niego zdenerwowałam, że nie odzywam się do niego ponad tydzień. Pamiętam to. Więc w tym roku Bogumił kupił mi na urodziny wyjątkowy prezent. Znalazłam go ostatnio w szufladzie, kiedy robiłam porządki. Chyba się wszyscy domyślamy, co to może być za prezent i skąd go ma. Oj, może jednak dobrze, że tu przyszła. Co takiego? Pierścionek. Aha, ciekawe skąd? Serio? Nie, no nie gadaj. Chcesz zobaczyć? No tak. Po chwili Maria wróciła do Weroniki z pierścionkiem na palcu. No. Prawda, że jest piękny? Prawda, piękny i zadziwiająco znajomy. Znajomo wygląda, prawda widzowie? Jakby no wręcz... No po prostu bardzo przypomina pierścionek tej mamy Adama, co nie chciał dać jej, a Julci dał. Julcia w ogóle. Ale obstałem, że Bogumił jej nie pociął, tylko po prostu nie wiem, może ona mu to dała. Nie wiem. Piękny. To był pierścionek po matce Adama. Ten sam, który Adam dał Julii. Przypomniało mi się, jak policja mówiła, że pierścionek został skradziony w trakcie napaści. A teraz widziałam go na palcu Marii i kompletnie nie wiedziałam, jak się tam znalazł. Czyli to jest pierścionek od Bogumiła, tak? Tak, od Bogumiła. Czasami go już sobie przymierzam i przyzwyczajam się do jego noszenia, bo moje urodziny są już za 3 tygodnie. Mam nadzieję, że ona teraz nie zrobi niczego głupiego, przez co potem lepiej, nie wiem, ukryją ten pierścionek. Według mnie w tym momencie, nie wiem, powinny, może nie, że razem pojechać na policję, ale powinna ona, nie wiem, zadzwonić. Nie wiem w sumie, co zrobić jednak. Może niech zadzwoni do tego detektywa. Wiesz co? Ja nie wiem po prostu, co się ze mną ostatnio dzieje, ale jestem strasznie roztargniona. Zapomniałam, że mam wizytę u lekarza. Muszę lecieć. Ale co z naszą kawą? Wiesz co, zadzwonię do ciebie i umówimy się na jakiś inny dzień, dobra? Postanowiłam od razu zadzwonić na policję. To był ważny dowód w sprawie ataku na Julię. Chciałam, żeby sami porozmawiali z Marią. Co ty tutaj robisz? Byłam u Marysi. Trzymaj się z dala od mojej żony. Omal nie zabiłaś Julii? Trzymaj się z dala od Marii. Omal nie zabiłam. A może to byłeś ty? Co ty mówisz? Widziałam pierścionek, który Julia dostała od Adama. Ty idiotko, co ona robi? Zamiast pójść po prostu, zadzwonić na policję, żeby on nie wiedział o tym, że ona widziała ten pierścionek, to ona mu coś takiego mówi. I teraz nawet jak, co, policja tam przyjedzie, przeszuka im dom i co? I pierścionka nie będzie, bo Bogumił raczej nie jest takim kretynem, żeby go teraz nie ukryć gdzieś lepiej. No Boże. Nie no, przepraszam widzowie, wiadomo, że ona jest tutaj pokrzywdzona, ale ona jest tak głupia. Nie no. Ale i tak najbardziej nienawidzimy Adama. Ale Bogumiła też nienawidzimy. Marsia znalazła go w twojej szufladzie.
To nie ten pierścionek. To jest ten pierścionek. Doskonale go pamiętam. Skąd go masz? Co? Czyli to ty ukradłeś pierścionek, jak zaatakowałeś Julię, tak? A potem chowałeś go w szufladzie? Stój! Okej, czy jest jakaś inna reakcja, która bardziej by mówiła: tak, jestem winny, tylko widzicie, dajmy na to, nie wiem, on se gdzieś teraz ucieknie. Albo wyjdzie innym wejściem do domu i nie wiem, zrobi coś z tym pierścionkiem. A policja nie zdąży przyjechać i go zobaczyć, więc tak czy siak głupio zrobiła, nie wiem. Zadzwoni na policję! Po ucieczce Bogumiła Weronika zadzwoniła do śledczego. Ten natychmiast przyjechał do domu Głowaczów. Weronika opowiada mu o wszystkim, o czym się dowiedziała. Skoro Bogumił miał ten pierścionek, to znaczy, że to on popełnił tę straszliwą zbrodnię? Nie mogłam w to uwierzyć. Byliśmy z Bogumiłem 20 lat małżeństwem. Zawsze był miłym i troskliwym człowiekiem. Nigdy nie był okrutny. Proszę pana, co teraz będzie z Bogumiłem? Ja myślę, że on tego nie zrobił, że Julia sama sobie to zrobiła. A może jakoś Bogumił to widział, to dała mu pierścionek w ramach takiego przekupstwa, żeby siedział cicho. W każdym razie, no cieszę się, że w końcu może nasza główna bohaterka będzie niewinna, uznana za niewinną przynajmniej. Ale wiecie, co mnie niepokoi? Że jest szansa jakaś, że pod koniec ona wróci do Adama, bo wiecie, nie wiem, no po prostu tak się stanie. A ja wtedy wybuchnę. Pani Głowacz, pani mąż jest teraz naszym głównym podejrzanym. I to znaczy, że pójdzie do więzienia? Tylko jeśli udowodnimy mu winę. Na razie musimy go złapać i zebrać od niego zeznania na temat tego pierścionka. Czy masz może jakiś pomysł, gdzie on teraz może być? Nie wiem. Może jakichś krewnych, uznajomych? Pomyśl. Nie wiem, przysięgam, nie kryję go. Spokojnie. Pani Głowacz, ja pani o nic nie podejrzewam, ale jeśli pani mąż się tu pojawi, albo zdobędzie pani jakiekolwiek informacje na jego temat, musi pani natychmiast zawiadomić policję, dobrze? Nawet jakby się Bogumił okazał nie do końca winny, to i tak już sama ucieczka, utrudnienie śledztwa, to wszystko chyba też będzie jakoś ukarane, nie? Niech mi pan powie, ale tak szczerze. Złapiecie Bogumiła? Tak, zrobimy wszystko, co z naszej mocy. No ale żeś pytanie zadała. A co ci mają odpowiedzieć? Nie, nie złapiemy go. Nie będziemy nawet próbować. Oczywiste, że powiedzą, że postarają się, bo no też nie mogą ci powiedzieć, że no na pewno go złapiemy, bo nic nie jest na pewno. 32-latka cieszy się, że w końcu będzie mogła zapomnieć o tej przygnębiającej sprawie. Jednak jeszcze tego samego dnia odwiedza ją jej dawny partner. Czego chcesz? Chcę pogadać. Szedłeś znowu się na mnie wydzierać. Więc wiedz, że twoja Julia nie została zaatakowana przeze mnie, tylko przez twojego sąsiada Bogumiła, który ukradł też pierścionek. Ja uważam, że tak nie jest, ja uważam, że Julcia sama siebie zaatakowała i dała mu ten pierścionek, bo nie wiem, on akurat to widział i wiecie, no, przekup sobie, bla, bla. Nie wiem, możliwe to jest, ale założę się, że ten gość teraz będzie, o, przepraszam, nie masz za co przepraszać, znaczy, masz za co, ale przeprosiny nie są przyjęte, nieważne co powiesz. Wiem, bo policja już do mnie dzwoniła. Mówisz, możemy? Nie, ty jej nawet nie wpuściłeś do domu, to co? Tak. Weronika, ja przyszedłem, bo chcę przeprosić. Ty w ogóle umiesz przepraszać? Pamiętasz, jak podczas wszystkich naszych kłótni zawsze upierałeś się przy swoim, nawet jak nie miałeś racji? Wiesz, jak mnie to denerwowało? Ale wiesz, że jestem uparty. Jak tak patrzę, to przez te lata to cię nieźle skrzywdziłem. Prawda. Ale zawsze ci wybaczałam. Cię kochałam. No to bardzo głupie, że mu wybaczała. Ale cóż, miłość potrafi zaślepiać i on to zaślepiła bardzo, bardzo. Bo ten gość jest pajacem i nieważne, co zaraz powie, nie zasługuje na jakieś wznowienie związku z nią. Widzę, że jednak robiłam to na darmo, bo ty nie potrafiłeś nigdy tego docenić. Inaczej nie potraktowałbyś mnie tak jak teraz. Nie wyrzuciłbyś mnie z domu. I nie myślałbyś, że mogłam zrobić coś takiego. I zauważmy, że nadal ma to zdjęcie w mieszkaniu. Boże. Move on. Nie wracajcie do siebie. Weronika, przepraszam. Skrzywdziłem cię. Chciałem to naprawić, ale jak poznałem Julkę, to doszedłem do wniosku, że zacznę wszystko od nowa. Wiem, nie chcesz o tym słuchać i na pewno nie jest to łatwe, ale po tym całym wydarzeniu jedyne, o czym myślałem, to znaleźć sprawcę i wymierzyć mu sprawiedliwość. Jak? Udało ci się to? Nie. A świata nienawidzę jeszcze bardziej. Bo to nie jest rozwiązanie. Policja dzwoniła i mówili, że
Bogumił zniknął, próbują go namierzyć. On coś ci opowiadał o tej zbrodni? Nie, nic. Żałuję tylko, że nie dopadłem go i nie wpadł w moje ręce. Zanim bym go przekazał policji, to strzeliłbym mu w ryj. O, ale z ciebie bohater, no nie zesraj się. Co, jaki będzie efekt tego ich spotkania? Nie wiem, Adam, idź sobie stąd i weź przy okazji to zdjęcie, albo nie wiem, zniszczcie to zdjęcie, spalcie. Nie martw się. Bogumił nie może długo się ukrywać i policja na pewno go znajdzie i zapłaci za wszystko, co zrobił. Dzięki. Pewnie tak będzie. Weronika, przepraszam jeszcze raz za to, że cię nachodzę w domu i przepraszam za te wszystkie krzywdy, które ci wyrządziłem. Do widzenia, Weroniko. Dwa dni później Weronika zgodnie z ustaleniami idzie na komisariat, żeby podpisać wymagane dokumenty. Dzień dobry, złapaliście go? No tak, jak pani widzi. Oskarżyłeś mnie o przestępstwo. Zaatakowałeś Julię i chciałeś zwalić winę na mnie. Jak ci nie wstyd? Pani Lewandowska, proszę się uspokoić. Chodźmy do mojego biura i tam sobie na spokojnie wszystko wyjaśnimy. Bardzo proszę. Byłam naprawdę szczęśliwa, gdy zobaczyłam Bogumiła w kajdankach na komisariacie. Ja też jestem szczęśliwy, że jest w kajdankach, ale no, tak jak mówię od początku, no to nie może być on. To by było zbyt proste. Ja naprawdę nie wiem, czemu nikt tutaj ani przez chwilę nie pomyślał, że ta Julia mogła ją wrabiać. Bogumił nie mógł już nikogo skrzywdzić. No nie mógł i pewnie nigdy nie skrzywdził. Ale może oni go nie znaleźli, tylko na przykład on sam przyszedł, co? Bo uznał, że halo, no skoro uciekłem, to będę bardziej podejrzany, niż gdybym po prostu powiedział prawdę. Bo ja nie wierzę, że to on, wierzę, że to Julia wszystko zrobiła. To nie ja zaatakowałem Julię. Gdy przechodziłem koło domu Adama, Julia już była nieprzytomna. Ja tylko ściągnąłem pierścionek z jej palca i to wszystko. Usłyszałem od Adama, że ten pierścionek jest warty ponad 15 tysięcy. Boże, szczerze? Myślałem, że więcej, bo o ile 15 tysięcy to jest duża suma. To nie na tyle, żeby okradać z tego nieprzytomną osobę. Znaczy, Bogumił jest okropnym człowiekiem. Naprawdę. Więc gdy zobaczyłem, że Julia jest nieprzytomna, ściągnąłem jej go z palca i dopiero wtedy zawołałem służby, karetkę i policję. Wiem, że to jest przestępstwo, ale tego żałuję. Skoro tylko ukradłeś jej pierścionek i jej nie zaatakowałeś, to dlaczego uciekałeś? Pan Głowacz ukrywał się u swojego kuzyna. Tak, policja mnie wczoraj tam zatrzymała. Nie wierzę ci. Przecież widać, że on kłamie. Tylko po prostu próbuję się jakoś wykręcić z tego wszystkiego. Ja osobiście na własne oczy widziałem sprawcę, więc mówię prawdę. Usłyszałem krzyk. Podbiegłem do domu Adama, zobaczyłem nieprzytomną Julię i przestępcę, ale nie zauważył mnie. Uciekł, zawołałem policję, ale nie podałem jego tożsamości. Kurczę, czyli jednak to nie Julia? Czyli że ktoś ją zaatakował, chyba że właśnie specjalnie tak mówi za wile, żeby nie powiedzieć, że no Julia sama to zrobiła, chociaż... Kurczę, ciężko by było, żeby się aż tak zrobić, żeby wiecie, że była nieprzytomna. Więc może Adam jest psychopatą i to zrobił. Albo jakiś totalnie losowy gość, nie wiem. Tak też się zdarzało już. Tak? To kto to zrobił? To Adam. Nie, no człowieku, nie wiem, czy ty jesteś nienormalny, czy co? Jak Adam mógł to zrobić, skoro kocha Julię? Wczoraj sam do mnie przyszedł i powiedział, jak się o nią martwi. Bardzo przejął się tą sytuacją. A ty nie dość, że jesteś taka naiwna, to głupia, bo ufasz komuś, kto... No, nie masz żadnego powodu, żeby ufać Adamowi. Przecież jak on cię potraktował? Czemu mu ufasz? No to jest tak głupie. Czemu ona go broni, Adama? A poza tym, pan powiedział mi, że Adam był w trakcie podróży służbowej. Pamięta pan? Tak, pamiętam oczywiście. Niestety sfałszował swoje alibi. Tego wieczoru, kiedy miało dojść do napaści, pan Piotrowski wrócił do miasta. Wypożyczył samochód w aplikacji, przyjechał nim pod dom, zaatakował Julię Kwiatkowską i odjechał. Nie podejrzewaliśmy Adama Piotrowskiego, dopóki pan Głowacz nie złożył zeznań. Szczerze, ja też go nie podejrzewałem. Wiecie dlaczego? Bo on nie ma motywu. Po co on miałby to zrobić? Po prostu jest psychopatą. Co? A dlaczego nie powiedziałeś o tym wszystkim od razu na policji? Bałem się tego, że jak powiem całą prawdę, to wyjdzie na to, że ja ukradłem ten pierścionek. No bo to jest prawda, ukradłeś. Pan Głowacz odpowie za kilka przestępstw jednocześnie. Za kradzież, za utrudnianie śledztwa i za składanie fałszywych zeznań. Ale ja wszystko powiedziałem. Tak jak rzeczywiście było, nic nie ukrywałem. Dobrze, my weźmiemy to pod uwagę, ale na razie
Zostanie pan u nas w areszcie, bo istnieje obawa, że będzie chciał się pan ukryć przed policją. No i fajnie, że teraz powiedziałeś prawdę, ale wcześniej nie mówiłeś jej, albo raczej nie mówiłeś całej, czyli utrudniłeś śledztwo. No i no nie, po prostu kłamałeś, zasługujesz na karę. Weronika jest zszokowana wiadomością, że to Adam jest winny napaści. Kobieta nie może się otrząsnąć po tej informacji. Ty, dyraniu, myślisz, że ja nie wiem, po co wtedy do mnie przyszedłeś? Ale o czym ty mówisz? A ja ci, głupia, uwierzyłam! Otworzyłam przed tym moje serce i co? Jak zwykle tylko mnie wykorzystałeś. Adam nie przyszedł do mnie wtedy, żeby mnie przeprosić. Po prostu chciał się zapytać o Bogumiła, o to, czy powiedział mi prawdę na temat tego, że to on zaatakował Julię. Wszystko fajnie, tylko jeśli mi nie podadzą motywu, dlaczego on zaatakował tą Julię, nawet może być, że po prostu jest psopatą, trudno, jakikolwiek, to ja będę wkurzony, bo to jest takie na zasadzie, wiecie, plot twist dla samego plot twistu. Nie no, plot twist musi mieć jakiś sens, bo można zrobić taki plot twist, że nie wiem, okazałoby się, że jakiś pan Wiesiek spod Monopolowego się napił i ją zaatakował, ale no, to było słabe, więc proszę nam powiedzieć, dlaczego to zrobił. Mija kilka dni od aresztowania Adama. Weronika próbuje żyć swoim dawnym życiem. Czemu jesteś taka roztargniona? O czym ty myślisz? O Adamie. Cały czas zastanawiałam się, jak Adam mógł zrobić coś tak strasznego Julii. Ale dlaczego ty myślisz ciągle o tym przestępcy? No coś ty! Bo cały czas nie mogę przestać myśleć o jednej rzeczy. O jakiej? Ja naprawdę myślałam, że dobrze znam Adama po tylu latach mieszkania. Był zawsze zaborczy, kontrolujący. Ale ja nawet nie sądziłam, że on może zrobić coś takiego. I cały czas zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego on jej to zrobił? Powiedz mi, jakie to ma teraz znaczenie? Bardzo duże znaczenie to ma. Serio, nie dziwi cię to ani trochę i nie zastanawia, dlaczego to zrobił? Mija kilka tygodni. Przez cały ten czas Adam przebywa w areszcie śledczym. Weronika chce z nim porozmawiać i w końcu dostaje pozwolenie na widzenie. Po co przyszłaś? Triumfować, nie? Jest. Chciałam z tobą porozmawiać. O czym? Dlaczego zaatakowałeś Julię i okaleczyłeś jej twarz? Cały czas nie mogę przestać o tym myśleć. Ale to nie jest twoja sprawa. Ja nie muszę z tobą o tym rozmawiać. Ale rozumiem, że nie zaprzecza, że to zrobił? Dobra, gościu, jak już nie zaprzeczasz, to powiedz nam, chociaż no i tak już skończysz w pierdlu, to powiedz, czemu to zrobiłeś. A pamiętasz, jak przyszedłeś do mnie i prosiłeś mnie o przebaczenie? Czy to było oszustwo? Nie. I powiedz prawdę, mam prawo wiedzieć o wszystkim. Byłam oskarżona o tę zbrodnię. Sam mnie o nią oskarżyłeś. Przecież krzyczałeś, że kochasz Julię. Właśnie dlatego, że kocham. Chyba nawet za bardzo. Dlatego ją pokaleczyłem. Ale dlaczego? Zrodziła mi się myśl w głowie. Może on ją... Pamiętacie, że on mówił, że był bardzo zazdrosny? Więc może ją pokaleczył, żeby była brzydsza i żeby z nim była na zawsze. Żeby nikt jej nie odebrał. No i to wychodzi na to, że gość jest po prostu psychopatą i nigdy już nie może być dopuszczony do społeczeństwa. Bo nie chciałem, żeby miał ją ktoś inny. Ona jest dużo młodsza ode mnie. Piękna. Pełno typów się koło niej kręciło. A ja sobie na to nie pozwolę. Jesteś potworem. Ale mi na niej zależało. I co? Jesteś zadowolony? Jesteś aresztowany, zaraz będziesz skazany. A Julia jest w szpitalu. Tęsknię za nią. Nawet chciałem do niej napisać, ale pewnie nie odpowie. Bardzo dobrze, bo zniszczyłeś jej życie. Mówiłeś, że chcesz się zmienić, że chcesz zacząć wszystko od nowa. Ale ty tego nie zrobiłeś. Zamiast tego zamieniłeś się psychola. Nie zamienił się, on po prostu zawsze musiał nim być. To jak on się wcześniej zachowywał, jak po prostu ją wywalił z domu i to co potem... To nie, no to jest po prostu psychol. I teraz mi tyle głupio, że cały czas tak, wiecie... No cały czas w głowie miałem, że o, ta Julia zła, a ona faktycznie nic złego nie zrobiła. No cóż, jestem głupi. Wiesz co, nawet nie chcę się z tym gadać. To nie chcę ci się z nim gadać, no... Tak, po to tu przyszłaś, bo cię nie chcę z nim gadać. Weronika nie chce już myśleć o Adamie i postanawia pozbyć się wszystkiego, co jej o nim przypomina. Z jednej strony cieszyłam się, że poznałam prawdę, a z drugiej byłam zdruzgotana. Adam okazał się cyniczny i okrutny. Okaleczył Julię na całe życie. Naprawdę, było mi żal tej dziewczyny. Po kilku miesiącach wyznaczono termin rozprawy Adama. Weronika przybywa na rozprawę w charakterze świadka.
widok Julii mnie poraził. Naprawdę byłam na nią kiedyś zła, że zajęła moje miejsce obok Adama i chciałam zrobić wszystko, żebyśmy wrócili do siebie. No to było strasznie głupie, bo to nie jest tak, że ona, nie wiem, go zmusiła do bycia z nią, tylko on cię zdradził z nią, czy tam po prostu się znalazł inną. Więc irytuje mnie, że to ona była tutaj obwiniana przez nią. No i fakt, no ma tą bliznę, ale mam nadzieję, że dostanie jakieś odszkodowanie od niego, wiecie, potężne, bo on był bogaty, więc mam nadzieję, że będzie potężne. I nie wiem, nadal myślę, że jest obiektywnie ładną dziewczyną i zrobi sobie, nie wiem, może jakąś operację plastyczną, że to będzie już... nie aż tak widać czy coś. W każdym razie będzie żyła na szczęście. A ważne, że ten psychopata jest w więzieniu. Ale jak ją tylko zobaczyłam, to naprawdę jej współczułam. Dobrze się stało, że wtedy Adam mnie zostawił. Julia, wynagrodzę ci to wszystko, czekaj na mnie, proszę cię, wybacz mi. Nie masz się do mnie nawet odzywać, jesteś po prostu draniem. Przepraszam, ale kocham cię, poczekaj na mnie, wybacz, proszę. Wynagrodzę ci to wszystko. Jasne, jak? Jak zamierzasz mi to wynagrodzić? Wyjdę z więzienia, zarobię pieniądze, dam ci na operację plastyczną, znowu będziesz piękna. Może i będę, ale bez ciebie. Czekaj na mnie, proszę! Byłam wściekła, gdy Adam próbował mnie przeprosić. Nie rozumiem, jak on w ogóle miał czelność cokolwiek tłumaczyć. Po tym wszystkim, co się stało, czuję do Adama tylko nienawiść. Chcę, żeby trafił do więzienia. Po naradzie sąd ogłosił wyrok. Adam zostaje skazany na 3 lata więzienia za umyślne uszkodzenie ciała. 3 lata za to? Czy to jest jakiś żart? I co, może jeszcze potem po prostu wyjdzie na wolność i nadal będzie mógł być psycholem na wolności? Nie, a jak to tylko 3 lata? To jest bardzo poważne, co on zrobił, no. I tylko 3 lata? Nie wierzę w wymiar sprawiedliwości. Nie wierzę. Zaczekaj. Bardzo mi przykro za to, co się spotkało. Adam dostał karę, na którą zasłużył. Widać było, że żałuje tego, co zrobił, ale nie zamierzam czekać na jego wyjście z więzienia, a tym bardziej mu wybaczać. Adam zniszczył mi życie i nigdy więcej nie chcę go widzieć. Bogumił został również oskarżony o kradzież pierścionka i składanie fałszywych zeznań. Sąd skazał go na karę 1 roku więzienia. Śledztwo i proces sądowy były dla mnie wyczerpujące. Cieszyłam się, że to już koniec. Sprawiedliwości stało się zadość? Gówno, nie stało się. Nie zgadzam się, uważam, że sprawiedliwości nie stało się zadość i... to są zdecydowanie za słabe kary. No w sensie, dobra, czy dlatego Bogumiła rozumiem, ale dlatego psychola Adama powinna być zdecydowanie większa kara, nie wiem, 10, 20, 30 lat, kurczę, nie wiem. Minęło kilka miesięcy od procesu. Weronika wyjeżdża na wakacje. Towarzyszy jej wierna przyjaciółka Katarzyna. Staram się nie wracać pamięcią do tamtych wydarzeń. Po tej całej historii zaczęłam wszystko od zera. Czuję się ze swoim życiem dużo lepiej, od kiedy nie jestem z Adamem. I mam nadzieję, że wszystko zmierza ku dobremu. Okej, widzowie, jestem wkurzony. Zdecydowanie za słabe konsekwencje. Założę się, że ludzie, nie wiem, za kradzież jakiejś drobnej rzeczy, no może nie drobnej, ale za kradzież pójdą siedzieć na 3 lata czasami. Nie wiem, czy tak jest faktycznie. Może tak być. Po prostu daję przykład, że może być coś drobniejszego. A ten pociął twarz swojej partnerce. Jeszcze chciał wrabiać w to innych i co? 3 lata! Kurde! Nie, widzowie, kocham was, Eluwinka. Muszę to rozchodzić. Idę sobie pojeździć na rowerze czy coś, nie wiem, muszę tą energię wyładować, widzicie? Dlatego właśnie Queen Revolution nagrywałem. No, Eluwina.